Proszę bardzo. Myśmy przez tak od XV-XVI wieku przyjmowali do Polski różnych ludzi, którzy uciekali przed pogromami, cytów religijnych, ekonomicznych i tak dalej. Doprowadziło to wskutek, doprowadziło do upadku de facto tamtej Rzeczpospolitej. Natomiast jednak Polacy tolerowali te wszystkie nacje, które tutaj do nas docierały. Teraz pytanie jest takie, czy jest pan w stanie powiedzieć, gdzie jest ta geneza tych animozji, że no w sumie nagle się okazało, że w Polsce międzywojennej mieszkali Polacy i Żydzi, a nie Polacy wyznania mojżeszowego. I skąd, gdzie jest ta geneza tej animozji? Proszę pana, nie, bo to nieprawda, że to byli Polacy wyznania mojżeszowego. Jak to bardzo precyzyjnie przedstawiła w swojej książce Poza granicami Solidarności pani Ewa Kurek, która się zajmowała badaniem tej sprawy, to Polaków, nawet niekoniecznie wyznania mojżeszowego, bo część z nich była bezwyznaniowa, część była chrześcijanami, Polaków żydowskiego pochodzenia, których można tak określić, było nie więcej niż 15% w okresie międzywojennym. Natomiast 85% to byli Żydzi niezasymilowani. To byli Żydzi niezasymilowani, którzy często nawet nie znali języka polskiego, mimo że z dziada, pradziada tutaj żyli na terenie Polski. Daleko nie szukając, był taki poeta żydowski, w Warszawie mieszkał, 40 lat mieszkał w Warszawie i nie znał języka polskiego. A no, taki literat tam, Jicek Manger się nazywał. Pisał jidysz. No tam ten jidysz to taki, bo on jeden wiersz taki, to pokazuje jak to, zresztą on nie musiał znać. Wiersz się zaczynał od takich, bidnes kalekies. Bidnes kalekies, no to bardzo podobne, prawda, do języka polskiego, ale, no, ale nie po polsku, prawda, nie po polsku, więc większość była takich. Dlatego oni właśnie nie mieli szans na ratunek. I wygląd, i ubranie, i nieznajomość języka wreszcie, bo uratowali się Żydzi, którzy no, byli asymilowani. Tak, byli asymilowani. Znali język polski, mieli kontakty, mieli stosunki towarzyskie z Polakami, więc im było łatwiej. Tamci byli bez szans po prostu. Proszę pana, więc nie, to oczywiście, że nie. Natomiast no, prezydent Duda jeszcze większe głupstwo niedawno powiedział, że mieliśmy od ponad 1000 lat wspólne państwo. Jakie wspólne państwo, na miłość boską? No, nie, więc po prostu plecie, prezydent Duda plecie brednie i to nie, szkodliwe. I to szkodliwe, no jakie wspólne państwo? Przecież nigdy nie słyszałem na przykład, żeby władze Hiszpanii, czy władze brytyjskie, czy władze francuskie, czy władze niemieckie powiedziały, że to było wspólne państwo Francuzów, Hiszpanów, Niemców, Brytyjczyków i Żydów. Nigdy nie słyszałem. Nie, no nigdy nie słyszałem. Mieszkali tam Żydzi oczywiście, ale to jakie wspólne państwo? To była Hiszpania i tyle, to była Polska i tyle, korona tam i tak. Więc nasi umiłowani przywódcy po prostu już sami nie wiedzą, co plotą. Sami nie wiedzą, co plotą. Naprawdę dobrze było jakiś zimny prysznic im tam zaordynować. Takie te kuracje księdza Knajpa, taką wodnolecznictwo on tam wymyślił. To może by jakoś się opamiętali. Więc proszę pana, ale to nie jeszcze polemicznie tutaj z pana pewną tezą, którą pan na początku tu wygłosił. Moim zdaniem nie to było przyczyną upadku Rzeczypospolitej, że przyjmowała tam różnych ludzi. Bo na przykład taki wielki, znaczy wielki, może niewielki, ale znany poeta polski, Artur Oppmann. Polski poeta z rodziny niemieckiej, jak na samo nazwisko wskazuje, Franciszek Fischer powiedział o nim, że on się spolonizował aż do przesady.
on im tak powiedział, bo co Artur Oppmann napisał mnóstwo wierszy takich, i to dobrych, które sławiły tam, przedstawiały chwałę oręża polskiego. I mimo, że, to jest zabawna historia, mimo, że nigdy nie był w wojsku, nie służył w żadnym wojsku, to w nagrodę za, już jak Polska uzyskała niepodległość, w nagrodę za budzenie ducha militarnego w społeczeństwie, tymi wierszami, dostał prawo noszenia munduru z dystynkcjami podpułkownika. No, daj kurze grzędę. Jak już ten, tam oblał łzami radości ten mundur, na pewno, bo do tego, ale potem już jak ten mundur przywdziewał, to mówił tak, za tyle lat służby wojskowej tylko podpułkownika, ani dnia nie służył w wojsku. Więc Polska nie dlatego upadła, bo Polska miała ogromny taki, ogromną zdolność asymilacyjną. Do tego stopnia, to mało, to warto takie rzeczy światu mówić dzisiaj na przykład, kiedy mamy, świat ma taki problem z Bisurmanami, że przecież Polska ma bardzo dobre, wielowiekowe doświadczenia i bardzo dobre z muzułmanami. Przecież oni żyją tutaj z nami od stuleci. I co, mieliśmy jakiś problem z nimi? Nigdy. Zostali sprowadzeni tutaj przez Jagiełłę i Witolda jako jeńcy wojenni. Następnie uzyskali nobilitację. To była taka drobna szlachta, ale szlachta. I służyli w wojsku. I nawet jak Polska wojowała z Turcją, a więc ówczesnym kierownikiem świata muzułmańskiego, to nie słychać przypadków, żeby ci polscy muzułmanie, polscy Tatarzy, bo o nich mówimy, żeby zachowali się nielojalnie wobec Rzeczypospolitej. Ten przykład polskich muzułmanów. Tak, ale... Dlaczego polscy Żydzi na przykład występują przeciwko Polsce? Właśnie dlatego, że Żydzi nigdy się nie wtopili w polskie społeczeństwo. Nigdy. Właśnie mówię, poza tym 15% nigdy się nie wtopili w polskie społeczeństwo, podczas kiedy ci muzułmanie się wtopili. I to do jakiego stopnia. Jest takie opowiadanie, to jest świadectwo literackie, ale dobre, jest takie opowiadanie Ignacego Chodźki, Łostaje. Rzecz się dzieje zaraz na Kresach Wschodnich, po wojnach napoleońskich, już Francuzi zostali wyparci, no ale jeszcze niedawne wspomnienia. No i do miasteczka przybywa nowy bernardyn, zakonnik, któremu klasztorne władze powierzają obowiązki kwestarza. Ma jeździć po okolicy i tam kwestować na rzecz klasztoru. No i on tej okolicy nie zna, bo tam gdzieś skądinąd przyjechał, więc furman go tam oprowadza, znaczy obwozi i mówi mu wszystko, co mu mówi. No i jadą tam któregoś razu i widzi ten bernardyn na horyzoncie folwark. No i pyta tego furmana, co to jest, a ten mówi... To są Łostaje, tam Tatary mieszkają. No to ten bernardyn powiada, mijaj, nie będzie do Tatarów zajeżdżał. Co? Ale jadą i na drodze stoi właściciel tych Łostaji, pana Murat. No i zatrzymuje tą furmankę i powiada, dokąd to księże miłościwy? A ten mówi, no śpieszę do klasztoru. Tam kłamie. A ten mówi, kłamiesz. Widać, że tu jesteś nowy. Mówi, twoi poprzednicy nie mijali Łostaji. My, jak jesteśmy w miasteczku, nie mijamy waszego klasztoru. Na tamtym świecie rozsądzimy się o wiarę, a tymczasem proszę na obiad. No, to takiemu uprzejmemu zaproszeniu już grubiańsko było odmawiać, więc jadą tam. Pana Murat wydał zarządzenia, żeby tam kolejną kopę kołdunów dołożyły panie, panna Ajesza. No i tam gawędzą sobie to tamto, zbliża się wreszcie pora obiadowa. No i pan Murat częstuje swojego gościa kieliszkiem wódki przed obiadem. A ten mówi, jak to? U was wódka? A on powiada tak, to muzułmanin, Tatar, ale spolonizowany. Mówi, Mahomet zabronił nam wina, miłościwy księże, ale o wódeczce w Alkoranie cyt. Więc tak to wygląda. Polska upadła nie wskutek tego, że przyciągała rozmaitych cudzoziemców,
tylko wskutek, jakbym miał, wie pan, taki moment wskazać, pierwszy moment upadku Polski, to on miał miejsce za panowania Zygmunta Augusta. Jeszcze wtedy nikomu nie przyszło do głowy, że tutaj Polska była takim silnym państwem, że to w ogóle nikomu nie przyszło do głowy, że to może być początek końca. A to chyba był. Otóż za panowania Zygmunta Augusta pojawił się w Polsce taki ruch polityczny, można nazwać partia polityczna, ruch egzekucyjny. O co chodziło? To był ruch takiej średniej szlachty. Chodziło o to, że średnia szlachta, bo zawsze były problemy, tam skarb był pusty, dochodów nie było. Średnia szlachta patrzyła złym okiem na magnaterię, która już wtedy tam się zaczęła panoszyć. A skąd się wzięła potęga magnaterii? Ano stąd, że królowie polscy, no tam nie mieli tam nigdy pieniędzy, ale mieli, teoretycznie byli właścicielami całego państwa. I nadawali królewszczyzny za różne zasługi, tam jak chcieli kogoś wynagrodzić, to mu nadawali królewszczyzny tam w dożywotnie użytkowanie. Ale ci, którzy tam te królewszczyzny dostawali, później zapominali oddawać to. No i tak urosły fortuny magnackie. I ruch egzekucyjny zmierzał do tego, żeby te królewszczyzny poodbierać. Dlatego egzekucyjny, żeby wyegzekwować zwrot. No i wydawało się, że król powinien temu tylko przyklasnąć, bo to do królewskiego skarbu by wróciło. A jednocześnie zostałby złamany kręgosłup magnaterii, na czym szlachcie średniej zależało, bo to bo oni już widzieli, że to niebezpieczeństwo jest dla nich samych. I normalnie może by tak było, gdyby nie królewskie maroty. Otóż Habsburgowie podsunęli chyba celowo, bo oni takie rzeczy robili. Mieli taką, ten to co prawda z późniejszego okresu, Bella Gerant Alli, tu Felix Austria Nube. Niech inni toczą wojny, a ty szczęśliwa Austrio poślubiaj. Taką mieli metodę. Otóż podsunęli Zygmuntowi Augustowi arcyksiężniczkę, która cierpiała na epilepsję i jeszcze na domiar złego dostawała tych ataków epileptycznych w momentach małżeńskiego zbliżenia, co króla po prostu doprowadziło do wstrętu fizycznego z tą żoną. To nieszczęśliwa osoba była, ta jego żona, ta Austriaczka. No ale król jak mógł, to tam uciekał od niej jak najdalej. A ona tam siedziała, podobno ją królowa, ta Bona Sforza ją otruła w końcu. Już nie wiadomo było, co z nią robić. Takie tam podejrzenia były. I podczas jednej z takich ucieczek Zygmunt August na Litwie poznał taką młodą wdowę, Barbarę Gasztołdową, z domu Radziwiłłówną. No i się w niej zakochał. A bracia tej Barbary taką zasadzkę na niego urządzili, przyłapali go, krótko mówiąc, in flagranti z tą Barbarą. No i tam pleban czeka już w kaplicy, ślub potajemny. Zygmunta Augusta nie trzeba było specjalnie namawiać do tego, żeby tam się z nią ożenił, bo to sam bo naprawdę był zakochany. No i potem, ale Sejm nie chciał słyszeć w ogóle o tym małżeństwie, bo uważał, że to jest taki policzek, hańba dla Rzeczpospolitej, że król się żeni z poddanką. No, kto to wiedział takie rzeczy? No i szlachta była zdecydowanie przeciwna temu. Król tam miał, awantury były w Sejmie straszne. No i król szukał takich, no, poparcia jakiegoś dla tych swoich matrymonialnych planów, żeby tam zaakceptowali tę Barbarę. I w magnaterii znalazł, ale powiedzieli jemu tak, no to dobrze, ale żadnej egzekucji nie będzie. I król na to poszedł. I szlachta z tego ruchu egzekucyjnego, jak zobaczyła, że król dla niej obchodzi właściwie losy państwa, no to ten ruch egzekucyjny umarł śmiercią naturalną. I każdy się zaczął zajmować własnymi sprawami.
I moim zdaniem wtedy się zaczął upadek, a drugi taki moment, kiedy to nastąpiło, to były wojny szwedzkie, potop szwedzki. On to trwał 5 lat, ale to warto sobie uzmysłowić, zniszczenia kraju spowodowane potopem szwedzkim są porównywalne do zniszczeń w czasie II wojny światowej. Tak potwornie Polska została zdewastowana wtedy. No i to tam Szwedzi zostali wyparci, ale w rezultacie tych potwornych zniszczeń pojawiła się w Polsce warstwa społeczna, której przedtem nigdy nie było. Mianowicie szlachta gołota. Szlachta gołota. Ludzie pozbawieni wszelkich środków utrzymania, bo wszystko tam zostało zniszczone. Lasy porastały, te tereny, gdzie oni tam mieszkali. I nie mieli środków utrzymania, ale mieli jedną rzecz. Mieli prawa polityczne. I bardzo szybko się nauczyli frymarczyć tymi prawami politycznymi. I tak się narodziła agentura Jurgeld. Bo natychmiast obce państwa to wykorzystały. Można było za kolację zakrapianą kupić posła, przekupić posła. No i w rezultacie agentura się rozwinęła, ten Jurgeld, do tego stopnia, że już na początku XVIII wieku, w 1720 roku, stanął tajny traktat w Poczdamie między Prusami i Rosją. W tym traktacie obydwa te państwa zobowiązywały się, że nie dopuszczą do powiększenia wojska w Polsce. Rosja i Prusy. Dlaczego się mogły zobowiązać? A dlatego, że każde z nich dysponowało tak wpływową i liczną agenturą w Polsce, że mogło to... I rzeczywiście były próby powiększenia armii, nawet dochodziły do fazy ustawodawczej, ale zawsze były skutecznie torpedowane, aż do końca istnienia państwa. I na Sejmie Czteroletnim podjęta została desperacka próba opanowania tej sytuacji i Sejm Czteroletni w specjalnej ustawie pozbawił szlachtę gołotę praw politycznych. Zabronił jej uczestniczenia w sejmikach, głosowania na sejmikach, gdzie się wybierało posłów, więc pozbawił ich praw politycznych. No a już było za późno. Już było za późno. Także tak, jakbym ja miał się zastanawiać nad przyczynami upadku Polski, to właśnie nie przez sprawdzanie cudzoziemców, tylko przez to. Przez to. Z jednej strony król, z drugiej strony szlachta gołota. W Kalifornii na przykład, a przypuszczam, że w innych stanach też, są prowadzone w szkołach średnich obowiązkowe lekcje na temat Holokaustu. I to na niektóre te lekcje to uczniowie z rodzicami muszą przyjeżdżać, a na inne to nie. Moja córka była u takich Amerykanów, którzy z Polską nie mają nic wspólnego. No i akurat tak się złożyło, że ich córka w tym samym wieku i właśnie miała z rodzicami pojechać na tą lekcję o Holokauście i wrócili z tej lekcji. Ten pan domu, ten ojciec w furii, dosłownie furia go roznosiła, więc moja córka się chciała dowiedzieć, co się stało, że on w takim, aż dosłownie pianę toczył ze złości. No i wreszcie, najpierw nie chciał jej powiedzieć, wreszcie powiedział, że ta nauczycielka powiedziała, że jedynymi ofiarami II wojny światowej byli Żydzi. A on mówi, a pół miliona amerykańskich żołnierzy to co? No więc tego typu, ale to jeszcze nic. Tam, gdzie tylko te uczniowie występują, no to znam przykład taki, który jak byłem tam, to właśnie mi opowiadano. Zapraszani są na te lekcje tak zwani świadkowie Holokaustu. No tych prawdziwych świadków to już nie ma. W związku z tym w roli świadków Holokaustu występują jacyś hochsztaplerzy, którzy opowiadają, co im tam ślina na język przyniesie. No i tak się stało właśnie w Kalifornii, w Los Angeles, w szkole. Jedna Polka była w klasie, córka mojego tam znajomego, który mi to opowiadał.
No i taki świadek Holokaustu tam został zaproszony na te lekcje i opowiada, i to wszystko najgorsi Polacy. Właśnie Niemców tam, Niemcy nie występowali prawie w tej jego opowieści. Polacy, Polacy, Polacy. No i ci koledzy tak słuchają tego świadka i patrzą z coraz większym przerażeniem i obrzydzeniem na tą swoją koleżankę Polkę. No co to za egzemplarz, prawda? Co to za dzicie? I ona najpierw się zacukała trochę, ale potem, jak już on tam zaczął jakieś takie już rzeczywiście nieprawdopodobne historie pelać, to krew w niej zagrała i mówi, a pan to właśnie, kiedy się pan urodził? No okazało się, że po wojnie się urodził. A był pan w Polsce? No nie, a okazało się, że nie był wcale. To mówi, skąd pan to wszystko wie? Ja mówię, bo ja jestem Żydem, ja wiem. No to tu nauczycielka już się trochę zreflektowała, że to za daleko to idzie, prawda? I żeby przerwać tę dyskusję, mówi do niej, to z ojcem jutro przyjdź do szkoły. No i to ona da. A ten ojciec jest dyrektorem w przemyśle zbrojnym. Niełatwo go tak tam zapędzić w koźrok. Przyszedł do szkoły i mówi, co pani sobie wyobraża? A mówi, ja pani tu zrobię przody. Mówię, wyleci pani z tej szkoły na zbity łeb. I a to ona się tu przestraszyła tym razem już naprawdę. I mówi tak, to w takim razie niech pan... Mówi, przyjdzie za tydzień i niech pan powie, jak to było naprawdę. Także trzeba uczyć rozumu wszystkich i to również i tam. Bo to pozostaje i takie rzeczy, to się w tysiącach szkół to się odbywa. Nikt tego nie wie w ogóle.